Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Rozpoczynamy nowy tydzień, mamy poniedziałek i niestety poniedziałek, który nie przynosi nam dobrych informacji, bowiem z Wielkiej Brytanii dochodzą wiadomości dotyczące tego, że koronawirus bardzo mocno mutuje. Mamy nową odmianę koronawirusa, wstępnie nazywaną COVID-21. Podobno ona się charakteryzuje zdecydowanie wyższą zakaźnością, jeżeli tak można powiedzieć. Zdecydowanie łatwiej się tą odmianą koronawirusa zarazić. Nie ma jeszcze zgody wśród lekarzy co do tego, czy powoduje ta odmiana koronawirusa wyższą śmiertelność. Wszyscy uspokajają, że szczepionka, która ma zostać podawana w ciągu najbliższych tygodni w Unii Europejskiej, także będzie chronić akurat przed tą odmianą koronawirusa. To jednak powoduje, że wszystkie loty z Wielkiej Brytanii zostają wstrzymane u nas w Polsce. Dziś o północy, dokładnie o 23:59 z poniedziałku na wtorek. Inne kraje już te decyzje podjęły. My czekamy. Pytanie, czy robimy słusznie. Pytanie, czy to nie jest znowu jakiś kłopot ze strategią i komunikacją, ponieważ z tego, co sprawdziłam wczoraj, tylko 30 lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Dzisiaj ma się ich odbyć 49. W związku z tym w tej chwili przyjmujemy kilkanaście tysięcy ludzi, którzy przylatują z Wielkiej Brytanii do Polski w sytuacji, kiedy już wiemy, że tam mutuje koronawirus i że jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Czy decyzje o wstrzymaniu tych lotów nie powinny zapaść wcześniej? Czy znowu nie obudzimy się z ręką w nocniku? Na te pytania będziemy dzisiaj oczywiście próbowali odpowiadać w Super Raporcie. Państwa gościem za chwilę senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jacko. Porozmawiamy także oczywiście o kwestiach stricte politycznych, bo prezes Jarosław Kaczyński udzielił bardzo głośnego wywiadu, w którym to przyznał, że w kolejnych wyborach na prezesa partii, na prezesa Prawa i Sprawiedliwości będzie startował, ale to już po raz ostatni. Co oznacza, że w roku 2025 Prawo i Sprawiedliwość będzie miało nowego szefa. Oczywiście na razie wszyscy nabierają wody w usta i nikt nie chce powiedzieć, kto ewentualnie mógłby Jarosława Kaczyńskiego w fotelu prezesa PiS zastąpić, no bo jakby to tak teraz już kogoś promować, ale już wiemy, że w roku 2025 Jarosław Kaczyński odejdzie, przynajmniej teoretycznie, na emeryturę. Jarosław Kaczyński także poinformował to u nas w Superekspresie, że Mateusz Morawiecki zostaje do końca tej kadencji. W związku z tym wszelkie spekulacje dotyczące zmiany na fotelu szefa rządu są nieuzasadnione. Na te wszystkie tematy i znacznie więcej dziś porozmawiamy w Superraporcie. Przypomnę, Jan Maria Jackowski za chwilę Państwa gościem. Będzie także ekspert do spraw wizerunku i komunikacji dr Mirosław Oczkoś. To ja Państwu chyba nie muszę opowiadać, czym z panem doktorem się zajmiemy. To jest Super Raport Kamila Biedrzycka. Witam Państwa, zapraszam już za chwilę. Jan Złotorowicz. Kamila, chyba ty mutujesz. Jeden z widzów tutaj taką bardzo intelektualnie wysoką uwagę postanowił poczynić. Nie wiem, być może ja również, ale naprawdę, drodzy Państwo, zajmijmy się tym, co mówią lekarze, a nie tym, co mówią ludzie, którym się wydaje, że wiedzą, co mówią. Dzięki temu będziemy zdecydowanie bardziej bezpieczni, mam takie wrażenie. Jan Złotorowicz, tak jak już Państwu obiecałam, wicenaczelny Superekspresu, już teraz Państwa gościem. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Zbliżają się święta, zbliża się pasterka. Oczywiście także wiele kontrowersji dotyczących tego, że w Sylwestra nie możemy ruszyć się z domu, a jeśli chodzi o pasterkę i tłumy w kościołach, nikt nie widzi problemu epidemicznego. No ale na szczęście pojawił się ksiądz, który jak zwykle wkłada kij w mrowisko i stara się myśleć o dobru wiernych, a nie o dobru hierarchów kościelnych, czyli ksiądz Isakowicz-Zaleski. On wystosował taki specjalny apel do seniorów. Tak, niezawodny ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, no on często jest takim głosem rozsądku polskiego kościoła. Tym razem wprost zaapelował, szczególnie do seniorów, aby jednak nie szli na pasterkę w tym roku. Bo to rzeczywiście, tak jak mówisz, no, żadnych ograniczeń w tej sprawie dodatkowych rząd nie wprowadził. Wiadomo, że to nie jest tak, że przynajmniej w teorii kościoły no nie mogą być w pełni otwarte i nie może być tak, że znowu w teorii nie może być tak, że cały kościół pełen ludzi, no ale w praktyce, jak już widzieliśmy, chociażby na ostatnich urodzinach Królowej Maryi, różnie z tym bywa. Dlatego, no, ksiądz Tadeusz apeluje, właśnie mówię, szczególnie, żeby osoby starsze jednak w tym roku zrezygnowały z wizyty na tej tradycyjnej wigilijnej mszy, bo, no, przypominam, no, ten wirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób powyżej 60 roku życia i dobrze, żeby one jednak mimo wszystko zostały w domu.
Zdecydowanie tak. Powiedziałeś, że ksiądz Isakowicz-Zaleski to głos rozsądku. Ja dodam jeszcze, szkoda, że tego głosu rozsądku tak rzadko w polskim kościele się słucha. No i teraz mamy wielką zmianę u prezydenta Andrzeja Dudy, który jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej mówił, że się nie szczepi, bo nie, ale teraz, jak rozumiem, dojrzał. Tak, wypomniał mu to Władysław Kosiniak-Kamysz, mu to wypomniał publicznie, tą wypowiedź, że właśnie może się nie będzie chciał szczepić. To akurat chodziło o grypę, a teraz cały świat czeka, znaczy już w niektórych krajach już trwa to szczepienie. W Unii Europejskiej ma ruszyć w przeciągu tygodnia i się no dzisiaj decyzja, dzisiaj wtedy... decyzja o dopuszczeniu, tak. Dokładnie, więc już lada dzień, tak naprawdę już powoli dni nas dzielą od tego, kiedy pierwsi pacjenci również w Polsce zostaną zaszczepieni. I prezydent Andrzej Duda w odpowiedzi na to, co powiedział Kośniak-Kamysz, że przypomniał, że co prawda eksperci mówią, że ozdrowieńcy nie muszą być szczepieni w pierwszej kolejności. I rzeczywiście też nie ma się, co jeżeli ktoś już przeszedł koronawirusa, no to też nie powinien, nie jest w tej największej grupie ryzyka, no nie musi się pchać przed kolejkę. Akurat wydaje mi się, że w przypadku prezydenta warto byłoby uczynić wyjątek. Nie chodzi tu o to, że powinien się zaszczepić on sam, bo wiemy, że przeszedł już koronawirus, ale ma przeciwciała, ale chodzi o to, żeby dać ten dobry przykład. Wszędzie na Zachodzie najwyżsi rangą politycy publicznie przyjmują tą szczepionkę, żeby właśnie pokazać swoim wyborcom, pokazać swoim współobywatelom, że to jest bezpieczne, że to jest racjonalne i że warto się zaszczepić. No tak, tym bardziej, że właśnie tak jak wspomniałeś, na przykład w Stanach Zjednoczonych wszyscy byli prezydenci będą się szczepić. Wiemy też, że w Wielkiej Brytanii takie pokazowe szczepienia w ramach właśnie akcji informacyjnej i akcji, która ma rozpowszechnić bezpieczeństwo szczepionki na koronawirusa, bo lekarze są zgodni co do tego, że tak dobrze przebadanej szczepionki jeszcze nie było. Jeżeli kogoś nie przekonują politycy, no to chociażby w Wielkiej Brytanii Sir Ian McKellen, czyli Gandalf też się zaszczepił. Tak jest. Pozdrawiamy. Pewnie nas nie ogląda, ale pozdrawiamy tak czy inaczej. No jeszcze jedna jeszcze warta rzecz zauważenia, czyli taka, że pierwsze szczepienia w ogóle odbywały się w czerwcu na tych grupach testowych, powiedzmy, i do tej pory nie wykryto żadnej komplikacji i żadnych niepożądanych, poważnych skutków po szczepionce na koronawirusa. To także podkreślają lekarze. Wydaje się, że fajnie byłoby, gdyby ktoś w Polsce pomyślał o jakiejś kampanii informacyjnej i edukacyjnej w tej sprawie, ale na ten temat dziś później w programie. Teraz wracamy do tematu, o którym wspomniałam na samym początku, czyli prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który namaścił Mateusza Morawieckiego jako tego premiera do końca kadencji. Tak, bo dużo tu było głosów, do nas też one docierały. Zresztą wiemy dobrze, jak to jest, dobrze sama wiesz, jak to jest w partii władzy. Tam cały czas się ścierają różne frakcje, koterie. Walka o władzę jest nieustanna, no ale tu w przypadku tej partii władzy jest o tyle ciekawe, że jest wyraźny lider, który tu wyraźnie te karty rozdaje. No i też tenże sam lider no, w tym głośnym już wywiadzie, właśnie, który cytowałeś, który mówił o tym, że chce zostać do końca następnej kadencji. On jako prezes PiSu to z kolei, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to go wychwalał, że chciałby, żeby pozostał do końca kadencji premierem rządu. No to po takich słowach raczej pozycja Mateusza Morawieckiego wydaje się być pewna, chociaż rzeczywiście w polityce nic nie jest pewne i wszystko się może zmienić. A łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jarosław Kaczyński także poinformował, że nie będzie startował już w kolejnych wyborach na prezesa partii, znaczy w tych najbliższych jeszcze tak, ale to będzie jego ostatnia kadencja. W związku teraz, moim zdaniem, zacznie się walka buldogów pod dywanem. Oj tak, no i tak jak powiedziałaś, no ciekaw jestem, jak długo będą zwlekać ewentualni następcy z ogłoszeniem swojego startu w tych wyborach. Myślę, że do ostatniej chwili, do ostatniego dnia. Chociaż oczywiście, no to tak dobrze pamiętam, to 2025 będzie ta kolejna kadencja. Tak jest, dokładnie. W 2025 już kolejne wybory, w których pan prezes przynajmniej zgodnie z deklaracjami na dziś startować nie będzie. No 4 lata to jest po prostu epoka świetna w polityce, więc przez te 4 lata wiele, wszystko może się zmienić. Więc... Tak, być może Jarosław Kaczyński jakiegoś kolejnego wychowanka sobie stworzy, nigdy nic nie wiadomo. Dobrze, zostawiamy politykę, Janku. Piękną historię nam na koniec przygotowałeś, taką świąteczną trochę. Zawsze się zastanawiamy, czy zwierzęta przemówią ludzkim głosem, ale one czasem nie muszą mówić, żeby wiedzieć, że możemy czasami na to zwierzę liczyć bardziej niż na drugiego człowieka. Tak, a to też specjalnie wybrałem takie zwierzę bliższe twojemu sercu, czyli psa. Tak, bo ja jestem psiara, zdecydowanie. Jesteś psiara, no ja z racji tego, że jestem kociarz, to była, za co państwa bardzo przepraszam, na tę reprezentacja kotów do tej pory w tym programie, a ja nie mam nic.
spoko. Wręcz przeciwnie, są to urocze zwierzaki. No a ta historia poruszyła no nie tylko nas tu w redakcji, ale też i media na całym świecie już pisały o 12-letnim Garym. Pani Katarzyna wzięła go do domu na zasadzie takiego tymczasowego wychowania ze schronizm. On całe życie spędził w schronisku. Trafił do pani Katarzyny, do domu tymczasowego, skąd miał trafić do adopcji. I rzeczywiście trafił do adopcji 30 kilometrów dalej. Przyjął go pan z Żukowa, ale Gary ewidentnie już przywiązał się do pani Kasi i do jej domu, bo przy pierwszej okazji, przy pierwszym spacerze z tego Żukowa czmychnął i 30 kilometrów zawędrował na osiedle pani Katarzyny. To jest jego dom, tam on sobie wybrał, to jest jego miejsce na ziemi. No już pani, ta kobieta już stwierdziła, że nie będzie już z Garem dyskutowała, tylko przyjęła go z otwartymi ramionami. I to kundelek. Wszyscy zawsze mówią, że kundelki najlepsze i najwierniejsze. Zachęcamy do adopcji. Nie kupujemy psów na prezenty, bo psy to nie prezenty, to żywe stworzenia. Dobrze mówię? Dokładnie tak, a jeśli ktoś rzeczywiście chce jakiegoś sierściucha do domu, to najlepiej takiego ze schroniska. Jakby historia Garego pokazuje, że on naprawdę potrafił się pięknie swoją miłością odwdzięczyć ludziom. Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Ekspresu. Janku, widzimy się jutro. Oczywiście, że tak, super. Do zobaczenia. Bardzo się cieszę. Czekam na taką piękną historię kolejną. Mam nadzieję, że coś wymyślisz ciekawego. Postaramy się. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję raz jeszcze. Spokojnego, dobrego dnia ci życzę. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Tym razem nie będę kandydował. Nie, przepraszam, tym razem jeszcze będę kandydował, ale na pewno nie po raz ostatni. O, tak dokładnie zabrzmiały słowa Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim z wywiadów. Pytanie, czy w środowisku Prawa i Sprawiedliwości zawrzało i czy w środowisku Prawa i Sprawiedliwości powolutku zaczynają szykować się do walki o schedę ci, którzy mieliby chrapkę na to, żeby zostać liderami zjednoczonej, raczej tylko w teorii już w tej chwili prawicy. Myślę, że Jarosław Kaczyński nie przez przypadek akurat teraz taką deklarację złożył, bo jak sądzę, w działaniach prezesa Prawa i Sprawiedliwości przypadków raczej doszukiwać się trudno. Pytanie, dlaczego dziś akurat wyszedł właśnie z taką deklaracją w sytuacji, w której no, te nastroje w Zjednoczonej Prawicy są delikatnie mówiąc bardzo napięte. Już na ten temat, za chwilę oczywiście między innymi na ten temat z Janem Marią Jackowskim, czyli senatorem Prawa i Sprawiedliwości w Ekspresie Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Jan Maria Jackowski, senator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie senatorze, sprawy polityczne są niezwykle interesujące, budzą emocje, ale pozwoli pan, że ze względu na bardzo trudną sytuację związaną z epidemią koronawirusa do takiej stricte polityki przejdziemy później. A teraz na sam początek zapytam pana o to, jak panu się podoba lub też nie podoba komunikacja rządu ze społeczeństwem dotycząca właśnie nakładania nowych obostrzeń, nowych praw, nowych obowiązków, ograniczania, jakby nie było jednak, naszych praw obywatelskich, no i kwestii dotyczących informacji o pojawieniu się zmutowanego koronawirusa w Wielkiej Brytanii i podjęcia decyzji o zamknięciu możliwości przylotu z Wielkiej Brytanii do Polski dopiero z poniedziałku na wtorek. Czy pana zdaniem nie obudzimy się znowu z ręką w nocniku, podejmując tak poważne decyzje po innych? No, czekamy kolejne 24 godziny, podczas których kilkadziesiąt tysięcy osób do Polski może przylecieć z Wielkiej Brytanii. Tak jest. Sama pani redaktor zwróciła uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją niezwykle groźną. Mówię tutaj o pandemii koronawirusa i z takimi bardzo, powiedziałbym, no, dramatycznymi zwrotami akcji. Ta informacja o tym zmutowanym wirusie, który pojawił się w Anglii, no, zelektryzowała europejskich polityków. Wiemy, że dzisiaj odbędzie się specjalna konsultacja na ten temat. Co dalej z tym fantem robić? I może to jest rzeczywiście przeciwnik jeszcze bardziej trudny niż nawet wyobrażano sobie, konstruując tę szczepionkę, która teraz już będzie powszechnie dostępna w Europie i która może być podobna sytuacja jak przy grypie, gdzie wiemy, że ten wirus grypy mutuje i te szczepionki się zmieniają. A więc sytuacja jest groźna. Natomiast pani mnie pytała zasadniczo, i z tego punktu widzenia tutaj te niedopatrzenia, które rząd dokonuje, niewątpliwie
mogą też wynikać z tego, że nikt nigdy jeszcze nie przerabiał ani w Polsce, ani w Europie takiego zjawiska o tak ogromnym znaczeniu gospodarczym, społecznym, zdrowotnym, kulturowym, politycznym i wszelkim innym, determinującym nasze życie codzienne, właściwie wszystkich Polaków, wszystkich obywateli polskich, którzy w Polsce mieszkają. I teraz tak, pani pyta o jakość tej komunikacji. Ja powiem tak, to co wydaje mi się należałoby poprawić, to przede wszystkim harmonijność i równoległość, ponieważ jeżeli są zapowiadane jakieś nowe restrykcje, które wynikają zapewne z obaw o tym, żeby przeciwdziałać niewydolności służby zdrowia, i to jest jak najbardziej racjonalne działanie, to jednak powinna temu towarzyszyć osłona prawna i przygotowanie stosownych aktów prawnych. Powinno być to jasne i klarowne. I wreszcie w sytuacji, kiedy jakieś kolejne grupy zawodowe czy środowiska będą z powodu tych obostrzeń ponosiły ewidentne straty, to powinny być działania osłonowe, równolegle zapowiedziane i przygotowane wraz z jakimiś aktami, projektami stosownych ustaw czy rozporządzeń w tym zakresie. I to wydaje mi się, gdyby była ta równoległość i gdyby była konsekwencja i jednak taka szczera rozmowa z Polakami o skali tych zagrożeń i takie, powiedziałbym, przygotowywanie opinii publicznej na te obostrzenia, to zapewne atmosfera w kraju byłaby jeszcze lepsza. Znaczy byłaby. Byłaby lepsza, bo w ogóle nie jest dobra, panie senatorze. Tak jest, oczywiście. Panie senatorze, czyli rozumiem, że panu brakuje rząd. Ja wiem, że pan jest w niekomfortowej sytuacji, bo jest pan senatorem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że już doszliśmy do takiego momentu, że trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Rozumiem, że pana zdaniem, jeśli chodzi o tę komunikację i podejmowanie decyzji, rząd nie jest konsekwentny. No nie jest i to widać, zresztą sam rząd wydaje takie komunikaty, które są, jeżeli byśmy je przeanalizowali, są sprzeczne. Sprzeczne. No przecież niedawno mówiono o tej mapie, że jak będzie poniżej 10 tysięcy, to będzie strefa żółta. No jesteśmy na takim właśnie w tej chwili poziomie, około 10 tysięcy zakażeń na dobę, tych oficjalnie podawanych. No i słyszymy o nowych restrykcjach, które są wprowadzane i to niewątpliwie mogło zaskoczyć opinię publiczną. Te słynne stoki narciarskie, które miały być zamknięte, później były otwarte, interwencja pana premiera Gowina, rozmowy. No i teraz znowu są zamknięte. Kwestia ferii, o których miałem okazję z panią redaktor już tutaj rozmawiać i koncepcja na te ferie, która mnie osobiście się nie podoba i sądzę, że tutaj można było to trochę inaczej zrobić, ale taka jest i w takiej oto sytuacji jesteśmy. To wszystko powoduje właśnie te sprzeczności. I pani redaktor, rzecz moim zdaniem najważniejsza. Otóż komunikacja społeczna nie polega tylko na tym, co władza chce powiedzieć opinii publicznej, ale również co opinia publiczna czy społeczeństwo chce powiedzieć władzy. I tu zabrakło jakichś takich programów, gdzie można by było na przykład kompetentna osoba, i to mówię jako dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, i pamiętam z początku lat 90. Te słynne rozmowy ministra Jacka Kuronia z obywatelami we wtorki. Starsze pokolenie to doskonale pamięta. To było bardzo oglądane, gdzie on po prostu odpowiadał na najbardziej typowe pytania, jakie nadchodziły w sposób, w swoim stylu, bardzo takim autorskim, ale jednocześnie bardzo kompetentnym, przedstawiał to, jakie są dylematy, dlaczego rząd podejmuje takie, a nie inne decyzje i starał się wyjaśnić to opinii publicznej. Takiej komunikacji mnie osobiście brakuje. Ja sądzę, że to by uspokoiło bardzo wiele takich niepokojów społecznych, które przy okazji pandemii się pojawiają i tych, powiedziałbym, też takiej traumatycznej postawy bardzo wielu ludzi, którzy po prostu boją się o swoją przyszłość zawodową, przede wszystkim o swoje zdrowie i życie i swoich najbliższych. I tutaj tego brakuje. Panie senatorze, a właśnie ma pan pomysł, dlaczego tego brakuje? Czy ma pan pomysł, dlaczego rząd nie chce rozmawiać z Polakami? Bo nie chce. Na to narzekają wszyscy. I związki zawodowe, i przedstawiciele poszczególnych branż. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest niezwykle trudna, ale wszyscy też mają pretensje o to, że rząd nie chce z nimi rozmawiać. Dlaczego pana zdaniem nie chce? Tego nie wiem. Ja tutaj nie potrafię pani w ten sposób odpowiedzieć. Nie wiem, czy nie chce, czy
czy z jakichś innych powodów no, są jakieś trudności. No, sądzę, że to jest oczywiste w tej sytuacji, że ta komunikacja musi być bardzo dobra i to jest fundament powodzenia też dla rządu, jego misji i zrozumienia przez opinię publiczną, skąd biorą się te obostrzenia, dlaczego one są takie, w takim zakresie, jakie są dylematy, dlaczego musimy się na to zdecydować i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj można powiedzieć, że brak tej komunikacji to jest też dyskomfort dla samej władzy, która po prostu może się spotkać, czy już się spotyka z niezrozumieniem znacznych grup społecznych. No myślę tutaj chociażby o hotelarzach, myślę tu o właścicielach wyciągów, którzy no, czują się bardzo poszkodowani i pokrzywdzeni tymi działaniami, tym bardziej, że przecież były inne ustalenia. Więc tu jest sytuacja, powiedziałbym, taka wymagająca w tym zakresie niewątpliwie korekty. Korekty, no to delikatnie powiedziane. Panie senatorze, na pewno pan zwrócił uwagę na to, bo przecież my spotykamy się raz na jakiś czas, cyklicznie można powiedzieć. Nie ma pan wrażenia, że my od miesięcy właściwie mówimy to samo, to znaczy od miesięcy narzekamy dokładnie na to samo, na to, że decyzje są podejmowane w nie do końca przejrzysty sposób, że brakuje komunikacji, że te decyzje są często zmieniane, no, że panuje pewien chaos. Ja rozumiem, że sytuacja jest niezwykle trudna, że żaden rząd do tej pory nie musiał mierzyć się z tak gigantycznym wyzwaniem, jakim jest epidemia koronawirusa. Niemniej, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że ten rząd nie uczy się na własnych błędach, bo moglibyśmy rozmawiać o tych kłopotach podczas pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, dobrze, no już powiedzmy przez pierwsze pół roku epidemii, ale za chwilę minie rok i my cały czas zarzucamy rządowi to samo. No tutaj trudno nie przyznać racji, pani redaktor. No tak to można odbierać. Natomiast ja bym powiedział, jeżeli ktoś by mnie pytał o radę, to ja bym radził przede wszystkim poprawić legislatorów rządowych, żebyśmy mieli do czynienia, i to mówię jako parlamentarzysta z wieloletnim doświadczeniem i z tym, że przecież nasza codzienna praca to jest praca legislacyjna. Ale co, ministrów by pan powymieniał, czy jak mam to rozumieć, że legislatorów? Nie, to ja tutaj nie chcę wchodzić, nie moje kompetencje, ale jakość tych ustaw i przede wszystkim klarowność, bo teraz jest spór chociażby o tę słynną tak zwaną godzinę policyjną, czy ona jest zgodna, czy niezgodna. Ja sądzę, że to po prostu można by było tego sporu uniknąć, gdyby wcześniej przygotowano stosowne akty normatywne i przygotowano odpowiednią ścieżkę prawną do tych działań. No przecież pani sama wie doskonale, że maseczki przez bardzo długi czas no, nie miały oparcia, obowiązek noszenia maseczek w ustawach. W ustawie konkretnej w związku z powyższym sądy orzekały na korzyść tych, którzy byli karani przez organy porządkowe. Panie senatorze, i bardzo podobnie będzie w Sylwestra, dlatego że oboje doskonale wiemy, że nie ma podstawy prawnej do tego, żeby ograniczyć możliwość przemieszczania się obywateli bez wprowadzenia jednego z stanów nadzwyczajnych. Rząd się nie zdecydował na wprowadzenie takiego stanu, a zgodnie z konstytucją tylko wprowadzenie takiego stanu daje prawo rządowi do ograniczenia mobilności ludzi. Żadne ustawy covidowe tego nie zmienią. Po prostu. W związku z tym w tej chwili obywatele absolutnie mają prawo odmówić przyjęcia mandatu przez policjantowi i prawdopodobnie jeśli pójdą do sądu, to wygrają. No po prostu. Więc możemy się tylko w tej chwili odwoływać do odpowiedzialności obywateli. Ja bym mimo wszystko nie rekomendował obywatelom, żeby ten zakaz łamali. Ja też tego nie robię, właśnie sądzę, mówię, tylko że chodzi wyłącznie o odpowiedzialność, po prostu. Pozwolić dokończyć. Tak. Natomiast i tutaj ja bym to potraktował raczej jako zalecenie. Można się ewentualnie powstrzymać. Natomiast rodzi się groźny precedens, ponieważ wolność poruszania się no jest jednak jednym z podstawowych praw obywatelskich zapisanym bardzo jasno w Konstytucji i również możliwość zawieszenia tej wolności też jasno wynika z przepisów Konstytucji, że w stanach nadzwyczajnych, w tym między innymi w stanie klęski żywiołowej, może być ta wolność ograniczana. Więc dlatego wydaje mi się, że tutaj, powiedziałem pani wcześniej, że tutaj legislacja rządowa powinna takie rzeczy przewidywać wcześniej,
i powinny być te akty przygotowane. Więc gdyby te wszystkie działania były podjęte, no to ten bardzo trudny czas dla nas wszystkich, no sądzę, że łatwiej by przebiegał, nie byłoby niepotrzebnych dyskusji i wątpliwości. I proszę zauważyć, że na to się nakłada również i polityka, ponieważ oczywiście opozycja punktuje tutaj rząd za te wszystkie sprawy, o których w tej chwili rozmawiamy. I też robi się takie przekonanie, a rząd z kolei twierdzi, że to jest wykorzystywanie tej pandemii do celów politycznych, do próby zbicia kapitału politycznego. I ta dyskusja nabiera takiej, powiedziałbym, w taką chmurę po prostu się unosi, w zupełnym oderwaniu od realnych problemów Polaków. A tych problemów nie brakuje, z dnia na dzień jest ich coraz więcej, panie senatorze. No i prawda jest taka, że być może zatęsknimy w 2021 za tym 2020, bo jeśli mamy kwestię koronawirusa zupełnie nierozwiązaną, a wydaje się, że to wszystko narasta, jeżeli mamy branże w Polsce, które mówią już teraz wprost, że kilka tygodni dosłownie i bankrutują, że się już z tego nigdy nie podniosą, no to teraz pytanie, czy w ogóle my stoimy już nad granicą jakiejś gospodarczej i zdrowotnej zapaści? No, pytanie jest jak najbardziej zasadne i to jest dramatyczne pytanie, pani redaktor, dlatego że no, wydawało się, że sytuacja no, będzie pod kontrolą, o, w ten sposób powiem. Natomiast w tej chwili ta informacja z Wielkiej Brytanii o tej mutacji no, pokazuje, że ten wirus jakby wymyka się tym działaniom, które podejmują wszystkie rządy europejskie i w tych krajach, w których ta pandemia jest, no a praktycznie jest na całym świecie, więc na całym świecie. Więc trudno przewidywać. Ja sądzę, że tutaj trzeba rozgraniczyć to, co mówią niektórzy znawcy tej problematyki, od tego, co mówią rządy. Rządy zawsze mają jednak charakter taki polityczny, są wyłaniane w procesach demokratycznych i mają swoją perspektywę, oczywiście starając się jak najlepiej chronić społeczeństwa przed pandemią. A z kolei, jeżeli się wsłuchamy to, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, jeżeli się wsłuchamy w to, co mówi Bill Gates, który jest znanym filantropem i kwestią szczepionek od lat jego fundacja się zajmuje, no to przepraszam, że to powiem przed świętami, ale te komunikaty nie są zbyt optymistyczne, wskazują na to, że to nie jest perspektywa miesięcy, znaczy tygodni czy miesięcy, ale może i nawet dłuższa pogodzenia się z życiem z wirusem. I dlatego tutaj od ułożenia się relacji między władzą w tych trudnych, to jest tak jak w rodzinie można powiedzieć, między rodzicami a dziećmi. Jeżeli dobrze sobie te relacje ułożymy, to stanowimy jakąś harmonijną rodzinę. Taka metafora. I tak samo, jeżeli władza ze społeczeństwem w jakiś sposób w tym trudnym czasie będzie współdziałała, tym lepiej dla nas wszystkich, i dla samej władzy, i dla przede wszystkim dla społeczeństwa. Tak, panie senatorze, więc tylko żeby obywatele działali wspólnie ramię w ramię z władzą. Tak, ja uważam, że tak powinno być. No to jednak obywatele muszą mieć do tej władzy podstawowe zaufanie. A jeżeli władza to już prawda. Dwa razy niemal ogłosiła zwycięstwo nad koronawirusem, a w tej chwili czeka nas trzecia fala, być może najsilniejsza ze wszystkich, które mieliśmy do tej pory. Jeżeli władza podejmuje decyzję, potem się z nich wycofuje natychmiast, jeżeli pokazuje nam to, na co się mamy przygotować, konkretne statystyki, konkretne przedziały liczby zakażeń i śmiertelności, które spowodują wprowadzenie takich, a nie innych obostrzeń, a potem się okazuje, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, no to trudno, przyzna pan, oczekiwać od obywateli, że oni do tej władzy będą mieli zaufanie i że ta władza będzie jakimś autorytetem, prawda? No nie będzie. I dlatego, pani redaktor, postulowałem wcześniej w naszej rozmowie, żeby przede wszystkim poprawić komunikację społeczną i poprawić legislację od strony rządowej, bo to są rzeczy, które można poprawić. Ja nie mówię, że nagle się uzdrowi służbę zdrowia, ona będzie tak działała, jakbyśmy wszyscy chcieli. No to są, to jest efekt wielu lat. Oczywiście, i to tak nie trzeba oczekuje, podziękować że się to zrobi od razu. Lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu, że w tych bardzo trudnych warunkach stają na głowie, to są bohaterowie dnia dzisiejszego. Zresztą na Podzamczu jest taki napis w Warszawie, taki z halogramu wyświetlany na tej skarpie nadwiślańskiej. Dziękujemy medykom.
to właśnie jest chyba hasło w ogóle na ten czas szczególny i o tym trzeba pamiętać. Panie senatorze, tak, ale... przepraszam, ale ja tutaj, no to nie jest kwestia tego, że ja chcę się wyzłośliwiać, tylko oni za taki napis chleba sobie nie kupią. A jak działa rząd, jak była sytuacja, jeżeli chodzi o pensje dla medyków, podwyższanie im tych wynagrodzeń teraz, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o reasumpcję głosowania w Sejmie i zabezpieczenie wystarczającej liczby medyków do kwestii epidemicznych, to wszyscy wiemy. Oni za ten napis sobie tak chleba jest. Nie kupią, po prostu. Zresztą, jak pani redaktor wie, no byłem krytyczny wobec tego sposobu procedowania w końcu października tej słynnej ustawy covidowej, która właśnie dawała, bo to była poprawka Senatu, wszystkim medykom podniesienie uposażenia tym, którzy pracują przy covidzie, a nie dzieliła na tych, którzy są skierowani przez wojewodę i pozostałych. Także tutaj na pewno pani ma rację, oczywiście, ale mówię tutaj generalnie, że komunikację społeczną i legislację można poprawić stosunkowo łatwymi decyzjami. I również tej szczerej rozmowy i takiego, powiedziałbym, wyjaśnienia. Ja nie wiem, może postulat z naszej rozmowy. Przecież media na pewno by na to były bardzo otwarte, gdyby kompetentny przedstawiciel rządu raz w tygodniu po prostu odpowiadał na listy czytelników. Czy mam się szczepić, czy nie szczepić, a mam tyle lat, a mam takie przeciwwskazania i tak dalej. No tego typu pytania, co będzie w przyszłości w mojej branży, czy co będzie ze szkołami i tak dalej. No to są pytania, panie senatorze, tylko które żeby po prostu odpowiadać na takie ludzi. Pytania, żeby odpowiadać na takie pytania, to trzeba znać odpowiedzi. Oczywiście, ale czasami można powiedzieć, że proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. Ja nie mogę Państwu powiedzieć, co będzie na przykład w polskiej gospodarce za pół roku, bo takiej wiedzy po prostu nikt w tej chwili nie ma. Ale to potrzebna jest taka szczera, uważam, rozmowa, bo to by poprawiało niewątpliwie klimat społeczny w tych trudnych czasach. Panie senatorze, a czy w ubiegłym tygodniu, kiedy pan minister zdrowia Adam Niedzielski wychodził samotnie na konferencję prasową, komunikując ludziom tak naprawdę jedne z najsilniejszych obostrzeń, z jakimi w ogóle mieliśmy do czynienia podczas już niemal ostatniego roku, nie miał pan poczucia zażenowania, że on został tak wystawiony na, potocznie mówiąc, przepraszam za to sformułowanie, strzał, że jednak ramię w ramię powinien wyjść z nim premier, szef rządu, żeby ogłosić no tak poważne restrykcje kolejne. A tutaj minister zdrowia został wystawiony na tę próbę sam, to po pierwsze, a po drugie, następnego dnia się dowiedział, że nie był precyzyjny. Czy to było w porządku? No, pani redaktor, to już jest jakieś wewnętrzne uzgodnienia w rządzie, kto komunikuje, bo przypuszczam, że tego typu rzeczy są precyzyjnie ustalane w ramach rządu. Podjęto taką decyzję, że twarzą... No, ja to rozumiem, tylko czy panu się podoba ta decyzja? Minister. Słucham? Czy panu się podoba? Ja rozumiem mechanizm podejmowania tej decyzji, tylko ja pytam o to, czy ona się panu podoba i czy była w porządku wobec ministra zdrowia? I późniejsze zachowanie, czy było w porządku? Pan premier może uchodzić za twarz walki rządu z pandemią, ponieważ wielokrotnie brał udział w różnego rodzaju konferencjach i w tym temacie się wypowiadał. Nawet znam opinię, że zbyt bardzo angażuje swój autorytet tutaj w bycie twarzą właśnie tej walki z pandemią. Też są takie oceny w kręgach, powiedziałbym, politycznych czy komentatorów politycznych. Ale to jest osobny temat. Natomiast rzeczywiście taka konferencja powinna być przygotowana, ponieważ no, mówienie o tej narodowej kwarantannie, później wycofywanie się z tego, no to jest właśnie taki komunikat poprzeczny. No, pani redaktor jako wytrawna dziennikarka wie doskonale, że komunikaty nie mogą być wewnętrznie sprzeczne, ponieważ wtedy tworzy się chaos. No więc jeżeli mówi się A, to nie można mówić, to nie było A, tylko to było A prim, tak? Czy tam A bis. Bo wtedy obywatele po prostu są zaniepokojeni, że ten kapitan, który stoi na mostku kapitańskim, sam nie wie, czy ma bardziej w lewo okręt obrócić do fali, czy bardziej w prawo, czy natrzeć na falę prosto. I to też wpływa na nastroje społeczne. Dlatego ta komunikacja społeczna wymaga niesłychanej precyzji i to powinien moim zdaniem cały sztab specjalistów w tym zakresie pracować jak najlepiej, czytelnie, jasno, klarownie, a przede wszystkim konsekwentnie przedstawiać to, co rząd zamierza zrobić, czy administracja publiczna zamierza zrobić w tym zakresie i dlaczego. Żeby to wyjaśnić, że to jest w imię dobra
obywateli i społeczeństwa, panie żeby senatorze, ale pokazać, jakie pan, są dylematy. Sądzi pan, że przedstawiciele rządu, że premier, że Jarosław Kaczyński, że ci ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, o czym pan mówi? Oni nie widzą, że ta komunikacja nie działa? Czy oni nie widzą, że ich działania powodują chaos? Czy oni po prostu to wiedzą, tylko nie są w stanie nic z tym zrobić? Na takie pytanie, pani redaktor, nie znam odpowiedzi. Nie miałem okazji z panem premierem na ten temat rozmawiać. Ani poza panem ministrem Kraską, który jest naszym kolegą senatorem, jest wiceministrem zdrowia, sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie mamy okazję jako senatorowie z nim wymieniać uwagi i rozmawiać. Nie miałem okazji na ten temat rozmawiać i uważam, że tutaj też warto byłoby, gdyby administracja rządowa sięgnęła do doświadczeń parlamentarzystów. Dlaczego? Dlatego, pani redaktor, że my, posłowie, senatorowie, na Sejm i na Senat Rzeczypospolitej Polskiej chodzimy najbliżej ludzi. Mamy mimo pandemii jednak kontakty z naszymi wyborcami, z obywatelami mieszkającymi w naszych okręgach, którzy do nas telefonują, piszą maile, komunikują się z nami i wyrażają swoje opinie. I zbiorowa wiedza tych prawie 300 parlamentarzystów w Klubie Prawa i Sprawiedliwości jest gigantycznym bankiem informacyjnym na temat nastrojów społecznych. I wykorzystanie przez rząd tej wiedzy byłoby i dla dobra, byłoby dla dobra całego państwa, a przede wszystkim dla obywateli. I tu mi brak właśnie takich po prostu konsultacji, czy takich spotkań, czy wymiany zdań, czy po prostu w ten sposób przepływu informacji. Ponieważ to my właśnie, jak wspomniałem, jesteśmy w sumie z takimi przedstawicielami w swoich okręgach obozu rządzącego. Do nas wpływają i pochwały, ale też i przygany za pozytywne czy negatywne działania władz. Panie senatorze, czy pan odetchnął z ulgą, kiedy usłyszał, jak Jarosław Kaczyński mówi o tym, że Mateusz Morawiecki zostaje do końca kadencji w funkcji premiera? Czy jest pan rozczarowany, bo uważa, że po tym trudnym czasie przydałaby się taka świeża krew i taki zastrzyk świeżego powietrza? Ja sądzę, że wszelkie zmiany w tej chwili personalne, no byliśmy świadkami tego serialu pod tytułem Rekonstrukcja na przełomie sierpnia, września i po początku października i sądzę, że już drugi raz jakbyśmy mieli coś takiego przerabiać w sytuacji pandemii, no to już by było po prostu, no już nie chcę tego nawet nazywać. Mhm. W tej chwili jest takie powiedzenie, że no po prostu nie należy w tej chwili robić żadnych, moim zdaniem, zmian w rządzie, a szczególnie na stanowisku szefa rządu. A ponieważ pojawiły się takie pogłoski, więc sądzę, że pan prezes i Jarosław Kaczyński po prostu w ten sposób chciał tym, którzy takie pogłoski rozpowszechniają, czy budują na tym jakiś, czy chcą zbudować na tym jakiś kapitał polityczny, po prostu odpowiedział, że takich zmian się nie przewiduje. I to jest bardzo dobrze i cieszę się, że te słowa padły, dlatego że trzeba w tej chwili uspokajać atmosferę, a nie ją podgrzewać. A ta deklaracja, wiemy, że prezes Kaczyński nie rzuca słów na wiatr, wiemy też, że nigdy nie mówi nic przypadkowo, że jest to stukrotnie przemyślane, zanim wypowie jakąś deklarację. No i powiedział, że w 2025 roku już nie startuje na prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że ta kadencja, która rozpocznie się niedługo wybory w Prawie i Sprawiedliwości, będzie jego ostatnią. Dlaczego pana zdaniem zdecydował się to zrobić właśnie w sytuacji tak napiętej Zjednoczonej Prawicy, kiedy wiemy, że jedne frakcje walczą z drugimi, że Zbigniew Ziobro walczy z Morawieckim, że gdzieś tam jeszcze zakon porozumienia centrum, jak to się mówi potocznie, do tego wszystkiego dochodzi. Dlaczego Jarosław Kaczyński postanowił powiedzieć, że w 2025 kończę? Przecież nie musiał robić tego w tej chwili. Ja sądzę, że to też jest deklaracja bardzo przemyślana i ona jest odpowiedzią na wewnętrzną dyskusję, która toczy się w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pani redaktor wie, ja nie jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, jestem członkiem klubu, więc też nie chciałbym się tutaj o wewnętrznych sprawach Prawa i Sprawiedliwości wypowiadać, ponieważ ani nie mam na ten temat wiedzy, ani nie jestem do tego upoważniony.
ale jako oczywiście parlamentarzysta i uczestnik życia politycznego uważam, że było to, ta wypowiedź miała właśnie taki charakter, żeby uspokoić tę wewnętrzną dyskusję, która... Ale jak uspokoić, panie senatorze? No właśnie teraz zostawił Jarosław Kaczyński takie otwarte drzwi do tego, żeby się bili o schedę po nim właśnie. No bo to jest perspektywa kolejnych 4-5 lat i tu już Jarosław Kaczyński powiedział, no to teraz zostają wam otwarte pole do tego, żebyście walczyli o to, kto będzie szefem na prawicy w najbliższym czasie. To nie jest uspokojenie sytuacji. Ja zupełnie się z panem nie zgadzam, jeśli pan pozwoli. Panie redaktor, a ja pozostanę przy swoim zdaniu i nawet to uzasadnię. Bardzo proszę. Pan prezes wielokrotnie już w ostatnich latach wypowiadał się na temat swojej przyszłości. Były to komunikaty w przyszłości i były też oczywiście komentowane w mediach te jego deklaracje, ale uważam, że ta akurat deklaracja w tym sensie zmierza w tym kierunku, o którym mówiłem, że mamy do czynienia z takim oto scenariuszem, że my tak naprawdę nie wiemy, co będzie po wyborach w roku 2023. Jaka będzie sytuacja, bo widzimy, że na scenie politycznej następują jakieś próby rekonfiguracji obecnych podziałów politycznych i układów. Zaczynają się powoli tworzyć poszczególne bloki, takie powiedziałbym, które mają startować w wyborach w roku, w tych najbliższych wyborach, nie mówmy już w 23. I w związku z powyższym pan prezes do tego też pośrednio się tą swoją wypowiedzią ustosunkował. Zresztą w tym wywiadzie również odniósł się do tego, co się dzieje wewnątrz Platformy Obywatelskiej i na ten temat też się wypowiadał. Natomiast ja tutaj uważam, że w tej chwili nikt przy zdrowych zmysłach, kto jest w naszym obozie politycznym, nie kwestionuje bardzo mocnej pozycji i to, że Jarosław Kaczyński jest naszym liderem. I jestem przekonany, że nikt przy zdrowych zmysłach nie myśli w tej chwili, jak tę sytuację zmienić. I tu mogę panią redaktor zapewnić, a to, że na ten temat pojawiają się różne spekulacje w mediach, no cóż, no tak to w życiu bywa, że zazwyczaj media też po prostu komentując rzeczywistość doszukują się jakichś być może ukrytych sensów. Gdyby nie dawano nam do tego powodów, panie senatorze, to byśmy tego nie robili. Kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Senator Jan Maria Jackowski, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Panie senatorze, zdrowych, spokojnych świąt. Zdrowych, spokojnych świąt dla pana i pana rodziny także. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję. Wielu zastanawia się, czy Prawo i Sprawiedliwość, tak jak kiedyś Platforma Obywatelska w roku 2014, przestała być partią teflonową. To znaczy, że już nie ma tak, że cokolwiek się nie wydarzy i cokolwiek się nie stanie, zostanie to wytłumaczone, a sondaże pozostaną na odpowiednio wysokim poziomie. W tej chwili, no przynajmniej tendencja, jeśli chodzi o sondaże, jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość traci. W jednych sondażach bardzo wiele punktów procentowych, w drugich mniej i odrabia. Niemniej jednak ta tendencja jest spadkowa. Czy ona się utrzyma? Między innymi na ten temat za chwilę z doktorem Mirosławem Oczkosiem, specjalistą do spraw wizerunku i marketingu politycznego, ale także o tej komunikacji rządu z państwem w sprawie koronawirusa porozmawiamy. A propos strategii rządu albo braku strategii właśnie, przypomnijmy sobie komentarze w tej sprawie. Widmo trzeciej fali, która będzie rozpoczynała się właśnie z tego poziomu 10 tysięcy zachorowań, będzie na pewno oznaczało przekroczenie granic wydolności służby zdrowia. Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Jeżeli dzisiaj mówimy, że galerie zamkniemy po świętach handlowe, jaki ma to kompletny sens? Znaczy, na czym to ma polegać? Jeżeli w galeriach dzisiaj są ludzie i dzisiaj w zakupach prezentowych tam giną i biegają tysiące, tłumy ludzi, to po świętach ich nie będzie. Po co zamykać te galerie? To jest jakiś absurd. Dlaczego na Sylwestra mówimy, że wprowadzamy godzinę policyjną, a w święta, kiedy naprawdę będzie duża migracja ludzi, kiedy będą się spotykać, kiedy będą pasterki, kiedy będą msze, kiedy tych ludzi będą w kościołach setki tysiące,
Nie robimy nic. No niestety mogę powiedzieć tylko, że działalność rządu jest chaotyczna. No i to co pani opisała, jest dowodem takiego chaosu. To nie jest poważne, no ale niestety pokazuje niewydolność struktur państwa. Ona została bardzo mocno obnażona i podobnie z tymi innymi reakcjami. No, w rządzie najwyraźniej po prostu nie ma jednego ośrodka decyzyjnego. Zwalczają się różne grupy i to świetnie widać w sprawie no właśnie tych działań związanych z lockdownem. No na przykład sprawa ferii. Bałagan, który pokazaliśmy w tym roku, on się przeniesie na przyszły rok. Ja bacznie obserwuję konferencje prasowe premiera, ministrów, którzy mówią o przygotowaniu do szczepienia, tego oczywiście narodowego szczepienia, bo to inaczej nie można przecież zaszczepić Polaków. I mam wiele obaw. Ministerstwo Zdrowia w Polsce musi stworzyć osobny kanał informacyjny, czy stronę, czy regularnie jednego z osób, z medyków oddelegować do tego, żeby codziennie każdą z teorii wciągał na tapetę i obalał i mówił, jakie są argumenty, tak żebyśmy mogli wszyscy jako społeczeństwo być uspokojeni. Pojawia się jakiś news, ktoś czegoś zrezygnował, ktoś czegoś nie zatwierdził, tak jak, no dla mnie to jest świeża informacja i muszę się z tym skonfrontować, znaleźć na to odpowiedź, zobaczyć, jakie są argumenty i wtedy w świetle kamer powiedzieć, drodzy państwo, jest tak, tak i tak. A ja już w super raporcie, bardzo się cieszę. Witam doktora Mirosława Oczkosia, eksperta do spraw wizerunku, marketingu politycznego i komunikacji. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktor, dzień dobry państwu. Choć dobre dni to dla nas nie są i wygląda na to, że nie będą najlepsze jeszcze przez długi czas. Informacja o mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii mrozi krew w żyłach, choć oczywiście mam wrażenie, że trochę paniki ze względu na niewiedzę oczywiście także się wkrada, ale trochę paniki też chyba wkrada się przez brak dobrej komunikacji rządu, czy się mylę? Nie, no wszystko tutaj zostało już powiedziane. Natomiast ja się dziwię, że ludzie związani z władzą obecną są zdziwieni. No jeżeli się komunikuje od samego początku no, na fałszywych przesłankach, to trudno uzyskać później prawdziwy efekt. Komunikacja to nie jest coś, co można zrobić z poniedziałku na wtorek, zaplanować ją i po prostu wdrożyć. To są miesiące, czasami lata pracy. No i tutaj to zostało wszystko powiedziane. Pan senator Jackowski przyznał, że no, na początku można było to jakoś inaczej zrobić. Na przykład teraz jesteśmy zdziwieni, że nie ma podstaw prawnych godziny policyjnej. No to trzeba było w marcu bądź w kwietniu wprowadzić stan klęski żywiołowej. Tak, to już nawet szkoda o tym mówić, bo to jest oczywiste. Ale później od tego zaczynają się poszczególne różne odgałęzienia. I teraz ja się wcale nie dziwię ludziom, że mają coraz mniejsze zaufanie, ponieważ sprzeczne komunikaty wywołują chaos. Natomiast ja mam takie wrażenie, że rząd nie zajmuje się komunikacją czy no, PR-em, komunikacją ze społeczeństwem, tylko zajmuje się propagandą. I tylko zależy od stopnia tej propagandy, czy ona jest bardziej prymitywna, czy jest mniej prymitywna. A na propagandzie daleko się nie zajedzie. Ona przynosi konkretne cele w krótkim czasie i w pewnym momencie w skali państwa, oczywiście to trwa czasami, natomiast żyjemy w czasie, kiedy możemy sobie zweryfikować różne informacje i w stronę prawdziwą i niestety nieprawdziwą, czyli fake newsy i te wszystkie inne rzeczy. I pojawia się pewien kłopot, dlatego że cokolwiek zostanie powiedziane, niekoniecznie musi być traktowane jako prawda. I ludzie zaczynają ze sobą takie informacje wymieniać. A nie ma nic gorszego w sytuacjach kryzysowych, bo to jest sytuacja kryzysowa. Rząd powinien w końcu w to uwierzyć, że ma sytuację kryzysową w naszym państwie i trzeba mówić prawdę. To jest podstawowa zasada. Ja rozumiem, że trzeba było wygrać wybory prezydenckie, jakieś pośrednie cele, to o czym wspomniałem. Natomiast tutaj w skali kraju tak się nie da tego zrobić, ponieważ no, chociażby pojawia się druga jakaś fala czy mutacja wirusa i widzę, że to z tego się nikt nie zrezygnował, bo chociażby wywiad pana prezesa Kaczyńskiego o tym świadczy, że zostajemy na swoich pozycjach propagandowych. No właśnie, tylko teraz pytanie, z czego to wynika, bo trudno chyba
podejrzewać polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy dotychczas no, nie mieli większych kłopotów z komunikacją tak naprawdę do czasu pojawienia się koronawirusa. Oczywiście może pan się ze mną nie zgodzić, ale jeśli chodzi o te kwestie warstwy marketingu i propagandy, to Prawo i Sprawiedliwość było absolutnie bezbłędne. Czyli te wszystkie reklamowanie programów społecznych. No przecież czym wygrał Andrzej Duda pierwsze wybory prezydenckie w 2015 roku? No właśnie świetną komunikacją i no tą propagandą w cudzysłowie rzecz jasna, choć pewnie niektórzy twierdzą, że cudzysłowu tutaj używać nie trzeba. Co się takiego wydarzyło w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, że nagle to wszystko przestało działać? Czy to się stało z tego powodu, że nagle zaczęli odpływać profesjonaliści od Prawa i Sprawiedliwości i po prostu PiS nie ma z kim pracować? Czy to wynika z jakiejś zupełnie innej przyczyny? Ja myślę, że to jest zużycie władzy. Natomiast trudno, ja rozumiem, że trudno zrezygnować z pewnych działań, z pewnych trików, z pewnych rozwiązań, które działały. Mhm. Ale te same rozwiązania, te same triki, te same sposoby nie działają w każdej sytuacji. I po pierwsze władza zużywa i tu mamy ten efekt. Po drugie, prawdopodobnie większość polityków prawej strony uwierzyła, że jest tak fantastyczna i świetna, ponieważ do tej pory to działało, że będzie dalej to działało. Jeżeli mielibyśmy to przeanalizować chociażby no najważniejszym polityku, czyli wywiadzie, który udzielił pan prezes Kaczyński, to tam doskonale widać, że pan prezes Kaczyński opisuje rzeczywistość, która nie istnieje. Ja na przykład jestem przygnębiony tym wywiadem, chociaż to jest akurat odczucie, to nie jest profesjonalne. Dlatego, że jakby mielibyśmy to przeanalizować po kolei, no to po pierwsze, jacyś ludzie na ulicach, którzy psują pewne tam sytuacje. No to nie są jacyś ludzie, to są kobiety, młodzi ludzie. Ja rozumiem, że one psują obraz pewnej sytuacji. No porównywanie Unii Europejskiej do Związku Radzieckiego, no to naprawdę zakrawa o pomstę do nieba. Sądy, no są po opozycji, czyli powinny być po naszej stronie. I tak dalej. Każdy punkt dotyczy zupełnie innej rzeczywistości. I ja bym też tutaj, pani redaktor się uśmiechała, że pan prezes przemyśliwuje różne ruchy i do przodu. Ja bym tak tutaj nie przesadzał z tym, bo to trochę wyglądało tak, jakby pan prezes otworzył album. Tak, czasami tak siadamy z własnym dziadkiem, dziadziusiem i opowiadamy sobie historię, jak to było, a tu jak fajnie jest, a tutaj jeszcze jest fajniej. To już nie jest. Tak już nie jest. Może ktoś powinien panu prezesowi jednak powiedzieć, że elektorat na przykład Prawa i Sprawiedliwości umiera na COVID. Może trzeba powiedzieć, że młodzi ludzie nie są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja jest dynamiczna, ponieważ sytuacja jest sytuacją kryzysową. I ja rozumiem, że propaganda w telewizji tak zwanej publicznej, no to jest taka tępa propaganda. Ale tutaj mieliśmy do czynienia w tym wywiadzie z propagandą taką no, bardziej inteligentną, czyli dla ludzi tych wahających się. Ale problem polega na tym, że to są dokładnie te same teksty, te same środki, które były 4 lata temu, 5 lat temu. Teraz one po prostu trochę przerażają, bo państwo zastanawialiście się z senatorem Jackowskim, czy jak to z tą komunikacją jest. No trudno wymagać od ministra zdrowia, który mówi coś, w lekkim zresztą przerażeniu. Później nagle dementuje to rzecznik, jego własny zresztą. A na końcu i tak wszyscy się oglądają, co powie szef, czy trzeba zrobić reasumpcję, czy można to wprowadzić, czy nie. To jest w komunikacji, to jest chore. Tak się nie da funkcjonować. Tak można zarządzać, no nie wiem, no, PGR-em, GS-em. No dobrze, panie doktorze, ale możemy to tłumaczyć tylko z użyciem władzy? No każda władza się zużywała i żadna nie zaliczała tak spektakularnych wpadek komunikacyjnych. No nie. No to myślę, że wpadki komunikacyjne zaliczały poszczególne władze. Natomiast to jest wynik właśnie tego niezrozumienia. To znaczy propaganda jest zawsze polega na tym, że jak jesteśmy w środku, to mamy syndrom oblężonej twierdzy. I to trochę tak wygląda, że każda uwaga, która byłaby nie po linii partii, jest traktowana jako atak. A przecież mnóstwo ekspertów wypowiada się nie dlatego, że lubi czy nie lubi danej władzy, tylko pokazuje rzeczywistość. Tak? Tutaj profesor Dudek tak się strasznie zmitygował, no ale tak to wygląda. Wygląda to na pewien bezwład
komunikacyjny. I ja bym się tu zgodził z panią redaktor, że wprowadzenie tej daty przez pana Kaczyńskiego, że on odejdzie w 2025, jest zaognieniem sytuacji. Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński już pokazał kilka razy, że to niekoniecznie się musi przywiązywać do tego, co powiedział, bo miał nie być premierem, jak Braw miał być prezydentem, etc. Tak? Tam są różne rzeczy w polityce. Jest tak, że zmienia się poglądy, czy swój jakiś tam decyzje. Koryguje się parametry obietnic, jak to się ładnie mówi. No, to można nazwać ładnie w ten sposób, czy inaczej. Ale to uruchomiło oczywiście znowu akcję pod tytułem A kto następny? Prawda? Czyli jednak jest, może pan prezes chce zobaczyć, co tam się dzieje. Ale ja się obawiam, że to się rozmija z tym, co się dzieje rzeczywiście. Bardzo prosta sytuacja. Decyzja o zamknięciu lotniska, w sensie lotów z Wielkiej Brytanii. 12 krajów wprowadziło to dzisiaj w nocy, czy 13, my wprowadzamy, znaczy wczoraj w nocy, czy dzisiaj w nocy, a my wprowadzamy dzień po, czyli jak już wszyscy, którzy są zarażeni, przyjadą. To jest kwestia właśnie decyzyjności w komunikacji, że jeżeli my nie wiemy, co mamy robić, albo nie wiemy, co się dzieje, to zaczynamy wymyślać różne teorie, zaczynamy zachowywać się instynktownie, a to jest najgorsze, że czeka może być i prawdopodobnie nie da się utrzymać tej władzy w ten sposób i pan prezes wykona jakiś ruch z wcześniejszymi wyborami na przykład. Myśli pan, że zaryzykuje, mając jednak w dalszym ciągu z tyłu głowy rok 2007? No trochę sytuacja jest inna, dlatego że to nie jest kwestia ryzyk, znaczy wybory zawsze są jakimś ryzykiem dla partii, która rządzi i może nie rządzić, ale to trochę inna sytuacja, bo my tak próbujemy to łatwo przełożyć jeden do jednego, ale nie było telewizji, nie było trybunału, nie było różnych rzeczy i bardzo mocno Prawo i Sprawiedliwość nie było tak zakorzenione w strukturach państwa. Teraz jest. W związku z tym, jeżeli kalkulacja będzie taka, że lepiej poświęcić pana Morawieckiego i zrobić nowe wybory, nowe otwarcie, zobaczyć, co się dzieje, no to tutaj nie będzie kłamstwa, bo będzie pan Morawiecki do końca premierem, jak będzie rząd. Prawda? Panie doktorze, ta zależność. A czy pana zdaniem, tak jak troszkę zajawiłam akurat ten wątek przed naszą rozmową, czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość już przestało, lub też przestaje, może to jest proces, być partią teflonową? No bo widzimy, ja mówię, jestem jak najdalsza od tego, żeby się emocjonować się pojedynczym sondażem, bo doskonale wiemy, że one w Polsce działają, a właściwie raczej nie działają, no ale pewne trendy i możemy obserwować, a w tej chwili ewidentnie jest trend spadkowy. On pana zdaniem będzie już stały? To jeżeli tak to będzie wyglądało dalej, jak wygląda, to będzie stałe, dlatego że tutaj pewnie w normalnej sytuacji, nie wiem cokolwiek to znaczy, ale rządy upadają przez słabsze rzeczy niż naprawdę liczba zgonów, brak szpitali, etc. A teraz to się pogłębia i wydaje się, że ja też bym się nie przywiązywał do tych sondaży pojedynczych, bo jest różnie. Natomiast tendencja została zarysowana. To znaczy przede wszystkim dlatego, że w końcu ludzie zobaczyli, że są trzy partie, a nie jedna. To, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie z panią redaktor jeszcze 2 lata temu na przykład. Ludziom się to zlewało, że jest Prawo i Sprawiedliwość i nikogo więcej nie ma. Tutaj zawalczył bardzo mocno Zbigniew Ziobro o siebie. Jarosław Gowin musi zawalczyć o siebie. No i ten zakon PC, który się uruchamia i mówi chwileczkę, ale my jesteśmy tym takim solą ziemi Prawa i Sprawiedliwości. I to już jest trwałe, bo tutaj ambicje ludzkie zaczynają grać i lekka panika i dystans, który się pojawia, można przewidywać, że to jednak nie dociągnie do tych wyborów, ta cała koalicja, do wyborów za 3 lata. No, wybory mogą być wcześniej. Oczywiście spokojnie, być może opozycja nie wygląda na silną, zwartą i gotową do przejęcia władzy. To bardzo pan delikatnie określił. No, myślę, że koń jaki jest, każdy widzi. Natomiast rzeczywiście może się Prawo i Sprawiedliwość na tej skórce od banana potknąć i się wyłożyć, ale pytanie, czy ktoś tą władzę podniesie. No dobrze, to teraz jeszcze wróćmy do kwestii bardzo trudnej, czyli kwestii epidemii koronawirusa i komunikacji z niej związanej. Czy pana zdaniem rząd, albo inaczej, gdyby pan doradzał rządowi, to pana zdaniem dałoby się zrobić coś jeszcze, żeby to zaufanie podbudować, odbudować, żeby te komunikacje poprawić? Mam na myśli na przykład chociażby kwestię tego narodowego, bo już wszystko musi być w Polsce narodowe, programu szczepień.
szczepić się chce około 30-kilku% Polaków, co oznacza, że nawet jeżeli te szczepionki będą dostępne, to my populacyjnej odporności sobie nie wyrobimy, bo ludzie nie wiedzą, są niedokształceni, boją się i chyba nie ma im się co dziwić, że się boją, no bo właśnie, nie ma kampanii edukacyjnej, nie ma informacji. Co by pan doradził rządowi w tej chwili? Pierwsza podstawowa zasada jest taka, żeby mówić prawdę. Ale naprawdę prawdę. To znaczy, tutaj myślę, że ludzie nie oczekują jakiegoś lukrowania sytuacji, tym bardziej, że każdy się z tym na co dzień spotyka. W związku z tym opowiadanie tych wszystkich rzeczy pod tytułem, że wygraliśmy, że coś tam jeszcze. Ja wiem, że to wchodzi w krew i w pewnym momencie ciężko jest wyjść z tego. W sytuacji kryzysowej zawsze trzeba sobie zadać trzy pytania. Co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika? A chaos komunikacyjny polega na tym, że jeżeli ktoś jest lekarzem, to go bardziej boli, żeby nie mówić pewnej rzeczy, nie wiem, pan Maksymowicz na przykład, tak, żebyśmy po jednej stronie byli, a wychodzi rzecznik i mówi coś innego, prawda? Wychodzi pan premier, mówi coś innego. Szef nie zajmuje się w ogóle pandemią. W ogóle, kompletnie, jakby to nie istnieje. W związku z tym w takiej zupie naprawdę ciężko jest zobaczyć, co tam się dzieje i ludzie nie chcą tego jeść. I to jest niestety problem dla nas wszystkich, bo to jest proces. Wizerunek można stracić z poniedziałku na wtorek, ja to zawsze podkreślam, ale zbudować go można naprawdę po kilkunastu miesiącach albo nawet kilku latach. W związku z tym przyjemnie jest rozdawać pieniądze i mówić, że jest super, że jest świetnie, a gorzej jest stanąć z realnym problemem. I tak jak to weryfikuje, Platforma też zweryfikowało. I tak jak jest problem z komunikacją, tak jest też problem z zarządzaniem tą informacją. A dlaczego jest problem z zarządzaniem informacją? Ponieważ jest problem z zarządzaniem państwem. I to pokazuje słabość kadr. To jest ten problem, że bardzo często są to ludzie, którzy po prostu są z danej partii, nie wiem, z Prawa i Sprawiedliwości na przykład, czy z Solidarnej Polski, czy z Razem, żeby też już nie było... Z Porozumienia, tak? Przepraszam, Porozumienia. Żeby tutaj nikogo nie posponować. I okazuje się, że oni nie mają kompetencji do funkcji, na której się znajdują. Stąd pojawiają się jakieś ideologiczne rzeczy. Wirus nie jest ideologią. Wirus jest realnym problemem zdrowotnym. Tego się nie da wstawić w ideologię. Sytuacja jest taka, rząd na przykład, nie wiem, Cimoszewicza nie został wybrany po raz kolejny, bo Cimoszewicz jako premier powiedział, że trzeba było się ubezpieczyć przed powodzią. Tak, powiedział prawdę, ale ludzie mu tego nie wybaczyli. I teraz prawdopodobnie ludzie nie wybaczą przy urnie takiego właśnie traktowania lekceważenia. No bo skoro zaszczepi się 20 czy 30%, no to to szczepienie nie będzie miało żadnego sensu w sensie populacji. Tak to już wiemy od ekspertów. Ale nie widzę żadnej komunikacji. Już pomijam od szpitala na Narodowym, poprzez jakieś opowieści, że medycy są najważniejsi, a później nie daje się im pieniędzy. Grupy, no już otwarcie stoków i zamknięcie stoków, to przejdzie do historii komunikacji, jak można po prostu sobie strzelić 6 razy w plecy własnym pistoletem. To jest wyczyn, to James Bond tego by nie zrobił, naprawdę. No jak teraz może wyjść pan Gowin i popatrzeć w oczy właścicielom stoków, góralom, nie wiem, restauratorom? Jak wyglądają na tej tle artyści, którzy mają komunikację od ministra Glińskiego, wicepremiera, który się okazuje, że no, jest w zasadzie chłopcem na posyłki, bo idzie do pani marszałek i robi reasumpcję. To są sytuacje, które są chore w komunikacji. Tak nie można komunikować. To trzeba jakoś przemyśleć, a to sprawia taką wrażenie chaosu. Zresztą tutaj też panie redaktor, rozmówcy poszczególni dokładnie to samo mówili, że chaos. Mhm. Chaos jest fajny, bo w tym można różne rzeczy sobie załatwić, a to maseczka, to respirator, a to coś tam jeszcze. Natomiast z chaosu musi się wyłonić coś. Świat tak powstał, że z chaosu wyłoniły się żywioły, ziemia, powietrze, nie wiem, tam ogień, co tam jeszcze, zależy jaką mitologię weźmiemy. A tutaj z chaosu wyłania się następny chaos. No to nie ma takiego organizmu, my tego po prostu nie wytrzymamy psychicznie, bo poza fizyczną rzeczą, że ludzie umierają i nie wiedzą, ile jest zakażeń, nie wiedzą, jak to jest badane, to jeszcze jesteśmy izolowani w różnych sytuacjach. To jest poważny problem społeczny i to jest problem też komunikacji właśnie.
To nie jest problem polityczny. Panie doktorze, a pana zdaniem... Zawsze jest polityka. Pana zdaniem Mateusz Morawiecki ma jeszcze szansę odbudować swój, chciałam użyć słowa autorytet, ale to chyba nie jest najlepsze słowo w tym kontekście. To, żeby ludzie zaczęli go znów traktować poważnie, jeżeli oczywiście, ja podkreślam to po stokroć, chodzi o komunikację dotyczącą koronawirusa. Bo pamiętamy Mateusza Morawieckiego, który w lipcu ogłaszał, że już właściwie pokonaliśmy koronawirus, bo wtedy miał takie dane, tłumaczył później rzecznik rządu i współpracownicy premiera. Ostatnio w listopadzie pan premier mówił o tym, no, że właściwie już tą drugą falę też pokonujemy i że możemy się uśmiechnąć. Po czym tydzień później czy dwa tygodnie później pan minister zdrowia wprowadza kwarantannę narodową, którą to później okazuje się nie jest kwarantanną narodową, bo pan minister nie był precyzyjny. Teraz mam wrażenie, Mateusz Morawiecki trochę się schował, właśnie wystawił tego biednego Adama Niedzielskiego, chyba bojąc się już po prostu o to, co się wydarzy. Czy w związku z tym pana zdaniem szef rządu dziś ma jeszcze w jakikolwiek sposób szansę odrobić te wizerunkowe straty, które sam sobie poczynił? Myślę, że to jest raczej już niemożliwe, dlatego że pan Mateusz Morawiecki bardzo uwierzył w to, że jest sprawczy. No, premier powinien być sprawczy, ale uwierzył też w to, że w zasadzie co by nie komunikował, to jest taka pułapka zawsze komunikacji. Co by nie komunikował, to trafia na podatny grunt i dla tych, których potrzebujemy, no to dla nich to trafia. I tak jak mówiłem na początku, że trzeba było wygrać wybory prezydenckie za każdą cenę, no to się mówiło, szczególnie ludzie starsi mogą spokojnie iść do urny wyborczej, bo wirusa już nie ma, tak? No to ludzie starsi, którzy jeszcze przeżyli, to pamiętają, że tak było mówione, bo to się gdzieś przebija. Teraz słyszą, że, bo strategia komunikacji się zmieniła z dnia na dzień, że będzie coraz gorzej. W związku z tym, jeżeli chciałby pan Mateusz Morawiecki jako premier odzyskać jakąkolwiek wiarygodność, poza oczywiście własną bańką, chociaż też jest różnie, powinien zatrudnić kogoś, kto będzie mówił mu prawdę. To jest straszne, ale naprawdę trzeba mówić prawdę. W kryzysie można pewnych rzeczy nie mówić. Ja rozumiem, żeby nie wywołać paniki na przykład, prawda? Żeby nie wywołać jakichś negatywnych reakcji, wykupywania rzeczy ze sklepu, ale nie wolno kłamać. I ta cała strategia związana z koronawirusem ufundowana jest na kłamstwie komunikacyjnym. I to nie ma z tego drogi. To jest ślepa ściana. Można upiększać jeszcze to wszystko, ale jak mówi klasyk prawej strony, no nie można nazywać szamba perfumerią. No i to będzie chyba najlepsze podsumowanie, chociaż nie wesołe naszej rozmowy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to. Bardzo przepraszam, oczywiście. No tak, mamy rzeczywistość. Wesołych świąt. Nie ma je co lukrować. Właśnie. Wszystkiego dobrego na święta. Zdrowych, no i wesołych, na ile się da przynajmniej. Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku marketingu politycznego. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. I teraz dla państwa Adam Feder, który niezmiennie, nawet w tak trudnej sytuacji, będzie przekonywał, że będzie dobrze. Dzisiaj życzenia wszystkiego najgorszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, samych obrzydliwości. To taka nowa polska tradycja. Wszyscy wzruszeni faktem, że są świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji. Rzeczywiście. Na przykład taki teledysk świąteczny Stowarzyszenia Wolne Sądy. Mikołaj niby, że to jest prezes, który nienawidzi ludzi. Czas już pozbyć się szachraja. Tradycyjnie jest choinka, a na choince serdeczne życzenia kierowane do prezesa i do PiSu. 8 gwiazdek, które no trochę uwłaczają partii sprawującej władzę w Polsce. To też już taka tradycja z tymi bombkami. Nowa tradycja, błyskawice i 8 gwiazdek. Twarz prezesa PiSu wykrzywiona w takim grymasie. Bombka z miękiszonym, pierniki z błyskawicą, świąteczne skarpety pod choinkę, proszę bardzo. No i wreszcie te świąteczne dekoracje, które będą rozświetlać wigilijny mrok. To za nich właśnie ufne oczy dzieci będą z niepokojem wypatrywać pierwszej gwiazdki i sani Mikołaja, który już zaraz będzie z prezentami, czyli z tymi skarpetami.
moc świątecznych życzeń. Niech wam gwiazdki pomyślności nigdy nie zagasną. Polski bez PiSu, świata bez pandemii. Wydaje się, że to prezes PiSu zapoczątkował kilka lat temu tę piękną tradycję nową. Czego by pan życzył posłom opozycji? Żeby zmądrzeli. Krótkie te życzenia. No tak. Stara tradycja proponowała na przykład wierszyki magicznego świątecznego czasu, choinki pachnącej z lasu, niezapomnianego smaku, świątecznych przysmaków i tak dalej, a nowa tradycja, no to są już takie raczej kartki z życzeniami od sąsiadów, którzy zauważyli świąteczne dekoracje w oknie sąsiadki, poddaj się leczeniu, a twoja matka powinna się poddać aborcji, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, życzliwi sąsiedzi. To jest właśnie tradycja. To tradycja taka jest, nowa. Czego można życzyć obu stronom tej wojny polsko-polskiej? No chyba jednak powrotu do tej starej, pięknej tradycji, zapoczątkowanej jeszcze w czasach I wojny światowej. 1914 rok, 24 grudnia, niemieccy i brytyjscy żołnierze wyszli z okopów, rzucili broń, aby wspólnie śpiewać kolędy, obdarowywać się prezentami, a nawet zagrali w piłkę wspólnie, razem, wróg z wrogiem, Niemiec z Brytyjczykiem. To jest właśnie ta magia świąt, te cuda, które dzieją się w ostatnich dniach grudnia, a tuż po Nowym Roku można wrócić na spokojnie, tak jak i oni, do utartych zwyczajów, czyli do wzajemnego gazowania się oraz magnetowania. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy w Super Raporcie. Bardzo dziękujemy za liczną obecność. Liczymy na to, że Państwo jutro o 9:00 także będą z nami. Jutro trochę więcej na temat szczepionek, zmutowanego koronawirusa i wszelkich wątpliwości, które Państwo mają w związku z epidemią i z tym, czy się szczepić, czy nie szczepić. Na te wszystkie najważniejsze pytania postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli Państwo jakieś mają, to proszę pisać na Twitterze z hashtagiem Super Raport. Ja to wszystko postaram się przeczytać, wypisać i jutro jak najwięcej pytań naszym ekspertom zadać, bo na ten temat na pewno rozmawiać będziemy. Nie po to, żeby straszyć, ale po to, żeby edukować i uspokoić ewentualnie Państwa emocje, bo widzę, że ich nie brakuje. Więc tak, taka jest nasza rola i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania. Także przypominam, Twitter i hashtag superraport. Wtedy ja będę miała okazję to wszystko przeanalizować, sprawdzić, przeczytać i zadać jutro pytania naszym gościom, choć z góry uprzedzam, że na pewno nie uda zadać się wszystkich. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, proszę też pisać u mnie na Facebooku, na oficjalnym koncie i oficjalnym profilu. To tyle informacji. Jeszcze nie tyle informacji. Jeszcze Michał mi coś szepcze do ucha. Nie usłyszałam cię. Tak. Jeszcze mam Państwu przypomnieć, że w tym roku, w tym tygodniu, w tym już o przyszłym roku myślę, że w tym tygodniu widzimy się jeszcze we wtorek i w środę o normalnej godzinie, o godzinie 9:00, a w czwartek, czyli w Wigilię, mamy dla Państwa specjalne wydanie Super Raportu od godziny 17:00. Przepiękna transmisja koncertu kolęd z Teatru Narodowego, z Opery Narodowej. No i będzie także gość. Jeszcze nie wiem, czy mogę mówić kto, więc na wszelki wypadek pozostawię Państwa w niepewności. Najwyżej zdradzę jutro, ale warto z nami być. Także w czwartek od godziny 17:00, a Super Raport o normalnych godzinach jeszcze jutro i w środę. A później przerwa świąteczno-noworoczna i wracamy po Nowym Roku właśnie. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy. No ale życzyć sobie będziemy jeszcze więcej rzeczy w czwartek. Także ja na razie Państwa bardzo ciepło pozdrawiam. Życzę spokojnego, dobrego i zdrowego dnia. I widzimy się jutro o godzinie 9:00. Do zobaczenia.